Ostatnim etapem prac termoizolacyjnych jest tynkowanie ścian zewnętrznych. Do wykonywania wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych w systemie ociepleń Solbet Termo służą tynki cienkowarstwowe nakładane warstwą grubości od 1,5 do 2 mm. Tynkowanie ocieplonych ścian powinno być wykonywane z użyciem tynku wchodzącego w skład wybranego systemu ociepleń. W przypadku systemu Solbet Termo są to cienkowarstwowe dekoracyjne tynki o fakturze baranka. Mineralna zaprawa tynkarska TERAZYT S Baranek 4.2. Gotowy do użycia tynk silikonowo-silikatowy HYBRYD 3.1 lub gotowy tynk akrylowy AKRYL 3.2. Oprócz nich w skład systemu ociepleń Solbet Termo wchodzą również zaprawa klejąca do styropianu białego i grafitowego Gabit Thermo 1.6, zaprawa klejąca do ociepleń Gabit Thermo Plus 1.4 na cemencie białym z mikrowłóknami celulozowymi i polipropylenowymi. Służy ona do wykonywania warstwy zbrojonej pod tynki jasne. Może być też użyta do przyklejania płyt styropianowych. Zaprawa klejąca do ociepleń Gabit Thermo Plus 1.5 na cemencie szarym z mikrowłóknami celulozowymi i polipropylenowymi. Jest ona przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej pod tynki ciemne. Może być również użyta do przyklejania płyt styropianowych. Środek gruntujący Solplast Plus 10.2. Solbet Termo to system ocieplania płytami styropianowymi ogólnodostępnymi na rynku, również styropianem grafitowym. Stosuje się go z siatkami z włókna szklanego wymienionymi w krajowej ocenie technicznej, dostępnej na stronie www.solbet.pl oraz z dopuszczonymi do obrotu łącznikami mechanicznymi. Zastosowanie kompletnego systemu dociepleń to gwarancja skuteczności i trwałości ocieplenia przez wiele lat. Przed przystąpieniem do tynkowania warstwę zbrojoną należy zagruntować. Służy do tego grunt Solplast Plus 10.2 wchodzący w skład systemu ociepleń Solbet Termo. Jest to gotowy do użycia preparat gruntujący, który wzmacnia podłoże i zwiększa przyczepność nakładanego tynku. Przed użyciem produkt wystarczy dobrze wymieszać w całej objętości opakowania. Grunt Solplast Plus 10.2 nanosi się wałkiem lub agregatem natryskowym. Podczas prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 do +25 stopni Celsjusza. Kolejne czynności można wykonać po całkowitym wyschnięciu powłoki, czyli średnio po około 4-6 godzinach w zależności od panujących warunków. Gdy preparat gruntujący wyschnie, można przystąpić do tynkowania ocieplonych ścian. W naszym przypadku inwestorzy zdecydowali się na zastosowanie gotowego tynku silikonowo-silikatowego HYBRYD 3.1. Charakteryzuje go łatwe nakładanie i fakturowanie, wysoka przepuszczalność pary wodnej, podwyższona odporność na czynniki atmosferyczne, odporność na działanie promieni UV, odporność na zabrudzenia oraz wysoka trwałość koloru. Tynk elewacyjny HYBRYD 3.1 zawiera również specjalną kompozycję środków biobójczych ograniczającą rozwój na powierzchni wyprawy grzybów, glonów, pleśni, mchów i innych mikroorganizmów. HYBRYD 3.1 to gotowy do użycia produkt, który przed zastosowaniem wystarczy jedynie wymieszać w całej objętości opakowania wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem. Pozwoli to wyrównać konsystencję masy. Po wymieszaniu tynk nanosi się równomiernie na grubość ziarna, czyli warstwą grubości od 1,5 do 2 mm za pomocą pacy ze stali nierdzewnej trzymanej pod kątem. Świeżo naniesionej masie nadaje się oczekiwaną fakturę, używając w tym celu pacy plastikowej trzymanej równolegle do podłoża. Aby uzyskać fakturę baranka, należy wykonywać nią ruchy koliste. Prace tynkarskie na jednej płaszczyźnie, czyli nakładanie i zacieranie tynku, powinny być wykonywane bez przerw. Masę należy nakładać metodą mokre na mokre, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii tynku przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca łączenia uwidocznią się w postaci różnic w odcieniu i strukturze. Tynk HYBRYD 3.1 o uziarnieniu 1,5 mm może być nakładany również maszynowo. Należy jednak pamiętać, że tak nanoszonego tynku nie należy fakturować. Nie zaleca się również łączenia na elewacji różnych sposobów nakładania produktu, ponieważ faktury tynku nakładanego ręcznie i maszynowo mogą się różnić, co przekłada się również na niewielkie różnice w ich barwie. Po zakończonych pracach tynkarskich elewacji nie skrapia się wodą. Świeży tynk należy natomiast chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem i opadami atmosferycznymi.